Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem oczywiście Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Kontraband Police. I widzimy, co nas dzisiaj czeka. Dalej jest zatruta żywność. Nowy poszukiwany, pan w okularach. Tylko jedna gwiazdeczka. I albo kolor czarny, albo numer rejestracyjny IVK. I z Albarak nikogo nie bierzemy, tak? Czyli w sumie wszystko po staremu. Nie chcesz mi pan przejechać? Bo pan masz czarny kolor pojazdu, wiesz pan? Rosko pro szamana, atmatur. Witajcie. Witajcie, panie Maksimow. Nie no, czyst. Ewentualnie tu pan możesz coś mieć, nie? Pan skąd jedzie? Z Alvarak, pewnie. Oczywiście. Bo już chociaż wiemy, że pan nie przejedziesz, nie? Dobrze, dobrze. Pan i tak się będzie cofał zaraz. A ja na to tylko sobie latareczką poświecę, nie? Bananki, bananki. Jakieś woreczki. Worki z cementem. Wiesz, worki z cementem. Dobra, to jak już sobie tak jestem, to sobie to pozapisuję. Pyk, pyk, pyk. Pyk. 10. 5. I 2. Będzie reszta? Skrzynek z bananami? A to jest pytanie. To jest pytanie. Więc ja bym dał również, że list przewozowy jest do niczego. Techrani. Grazduk. Sanabra. Menu radu churka, ilio melo atmasza jest. No nie, pan to możesz jechać, ale w drugą stronę. Masz pan nawet dokumenty nieważne. Obydwa zresztą. Numer paszportu masz pan zły. W ogóle Falbarać to taką pieczątkę mają, bo nie kojarzę. No właśnie. Sobie kolorki posprawdzę. No właśnie, ale takiej pieczątki to pani nie mają. Masz pan jedną wybitą szybkę. Tu pan masz. Przebitą opony. Tu pan może brać światła. Tutaj też pan może brać światła. I brać lusterka. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Chciałbym sobie zobaczyć, ale tu niestety nie ma. Dobra. Nie zwróciłem ładunku?
No rzeczywiście. No niech Maksimow. Do widzenia. Następny, proszę. Zamknij sobie pan klapę. Awans, fajnie. I pan też jest Alvarak, już widzę, że kolory dokumentów się nie zgadzają. Zresztą pieczątka też. A jaka to miała być? Jeden fałka. Ciekawe. Co pan wiezie, że beczki z olejem? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rzeczywiście. Jest to. Zagier 53. Masa się zgadza. Ale imię i nazwisko się nie zgadza. Numer dokumentu też się nie zgadza. No, list przewozowy to pan masz akurat dobry. Typ pojazdu też, numer też. Ania też. Dobra. Tyłka są w porządku, oponki są w porządku, lusterka też. A tyłka też. Szyby też. Lądujesz pan czymś papierosami, to się. A, patrzcie, numer, no. Jeszcze jednej rzeczy nie zaznaczyłem. No nie będzie perfekcyjna kontrola, bo jeszcze datę ważności miał. Złom. A był 78, a nie 79. Czyż nie? No właśnie. O, pan od razu dajesz dokumenty? Jak miło. Czyżby pan coś tu ukrywał? W samochodzie? Czy pan taki hojny żeś? Czy już po prostu pan tyle przez tą granicę jeździsz? No już się orientujesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale masz pan rejestrację, złom. Dlatego ja muszę pana niestety wyprosić tego samochodu. Muszę panie zamknąć drzwi, wiesz pan, żebyś pan tu czasem nie wysiadł. Proszę, reliska meno maszynu, ać bagra eto akariski. 530. A nie, zapomnij pan o tym. To tyle pieniędzy, panie, to mi się teraz opłaca zrobić normalną kontrolę. Tu jest w porządku, tu jest w porządku. To pan tylko tyle żeś przemycał. Nie, tu jest jeszcze. Hop. Czym to ściągnąć? Ja na razie jeszcze tu panu nic nie robię, spokojnie. Nic nie ma. Nie ma. Jeszcze od tej strony wejdziemy. I też nic nie ma. Nisza, spokój. Dobra, tak mało. Ty jeszcze pan masz przecież te bagaże, no właśnie. Przepraszam. Wyładuj to.
Poświeć tu. No tutaj akurat nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj już coś jest. Napada nie atakuje. Atakuje tylko pana samochód, wyciągając kontrabandę. Pana nie powiem, że już mogę aresztować, a nie zawczasów, nie? To skoro żeś pan wiedział, że to zły pomysł, czemu żeś pan to przemycł? Po raz w bagażu pan nic niestety nie masz. My idziemy do pana Maksimowa, aby oczyścił strefę. No, 3x3 znaleziłem. Znaczy, prawie tą stawkę, co on mi proponował, dostałem. Teraz 225, potem za niego będzie 100. I za te 3, no to to będzie 400. Ale jest to za to bez ryzyka, nie? Gdyby proponował 600 coś, to jeszcze może się zastanowi. Elior Hadia. Zawet, zawet. Mi się wydaje, że to jest zawet. Dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem. Zgadza się. 592E080D. Dokumenty ważne, ważne. Wyglądasz pan normalnie. To jest w porządku. To jest w porządku. No i panie, nic nie masz. No i też, no cóż, no nie mam się do czego doczepić, nie? Sterko jest, wszystko jest, światełka ładnie są. Wszystko huna buczy jak należy. Chociaż jedna rzecz. Ja tu może jeszcze dobiję. No nie, jest dobrze. Zapraszam. Хорошего дня. Dobra, jaki to jeszcze miał być? Czarny. Nie, to ten jest zielony. O, perfekcyjna kontrola. Panie, ja nic nie musiałem robić. Jak pan jest taki niemiły, to ja też będę, nie? Rudolf. Na końcu. No nie wyglądasz pan jak na tamtym zdjęciu niestety. No na razie wydaje się być panie wszystko w porządku, póki co, nie? Idziemy sprawdzić skrzyneczki. No tutaj też jest w porządku. Oddaj paniemu. Dobra. Wszystko sprawdzone. Wszystko sprawdzone. Bo nic nie ma. Nie, zapomniałem spisać. Powinno być w porządku ilościowo. 4 i 4, nie? No, 4 i 4.
Cóż, panie, no nie mamy się do czego doczepić, więc sprawdzimy sobie tylko jeszcze na stan oświetleniowy. Który jest na razie w stanie idealnym. Więc no niestety możesz pan sobie wjeżdżać. Jesteś pan bardzo niemiły. Co pan tak cicho siedzisz? No, trochę pan niepodobny. Niestety. Erel Bojkow. Odrzadłeś się. Azar 5. To jest Azar 5, 299. O panie, pan wagę żeś przekroczył, wiesz pan? Ma pana nieszczęście. Szkapiwo 3 i zagrożenie biologiczne 4. Ale co przewozisz? No zagrożenie biologiczne. To fajnie, że... Ale... Jest w porządku, panie. Oprócz masy pojazdu, nie mam się do czego przyczepić. Z tyłu nie masz pan zwierzaka. Tego akurat mogę się przyczepić. Na szyby pan masz? Opona przednia jest na flaku. Trzeba zaznaczyć. Z przodu światła są w porządku. Lusterka nie masz pan jednego. Drugiego również. Drugą oponę też masz pan. No niczego. Te szyby są prawidłowe. Dobra, panie. No wszystko, dziękujemy i do widzenia. Baraż to oszipka! Znego daj na. Super. Sikierę jeszcze mamy. Jedną, może mamy szpadel. Widły mamy, łomy mamy. Dobra. Do radiowozu. I do radiowozu, a was to tylko dwójka była? Mi się wydawało, że trzech was było kiedyś. Chyba, że ten już sobie w samochodzie siedzi. Ilu was tutaj jest, panowie? Och. Wydawało mi się, że już trzej was było. A nie, bo tamten jeden zginął. Wszystko wiadomo. Proszę pana, nie mogę przejechać, ale ja mogę.
Czekaj pan, jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć, co tu jest na tej mapie. Fałszywe pieniądze 10. Niestety nie mamy. Niestety tego akurat nie ma. No znowuż chcą mi zniszczyć samochód. Żona go zabije, spokojnie panie, pan już pewnie nie wróci z tego kamieniołomu. Nie do tej żony. No już o to zadbamy razem z panem komendantem. Aby czasem panu się nie stała krzywda. Aby pan mógł dostatecznie dobrze dla nas pracować. Rudolf Melnik zginął, tej. Nie, no żyje. Zginął. I panie Rudolfie, pan żyjesz? Fizik? A, to w ogóle... To w ogóle był gość, którego dzisiaj kontrolowaliśmy. Masz pan coś przy sobie? Nie, nie masz. Dzisiaj go kontrolowaliśmy. No niestety, panie. Musimy udać się dalej. Szkoda, że tak to się skończyło. Dlatego kojarzyłem nazwisko. Znakomicie. No mi też się wydaje, że znakomicie. Dobra, damy radę stąd wyjechać, czy nie za bardzo? O, pana Rudolfa już nie ma. Pana też dzisiaj kontrolowaliśmy. Nie wiem, to same klucze osoby jeżdżą, które my wpuszczamy do kraju, żadnych innych to nie ma. Ciekawe. Niepotrzebnie my ich aż tylu wpuszczamy. Byłby mniejszy ruch. Dobra panowie, daj ta se spokój. Ale o dziwo mój monitor się naprawił i już się nie wygasza. Przecież w sumie to nic nie zmieniłem, nie? Komputer się rozczuł. Dobra, za 2300 to my sobie znowu nic po sterunku nie kupimy, nie? A nie wiem. O, mi się wszystko... A, no gdzie jest ta brama? Bardzo mi się to podoba, nie? Wie, była brama, co się z nią stało, a ona dalej jest. Zobaczymy. Patery możemy sobie ulepszyć. Nam się lepiej spało. Cudne. No tak, tylko że nic tu nie potrzebujemy. Na razie trzeba czekać. O, jak fajnie, że niczek jest to. No.
Dobrze, drodzy Państwo, więc myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć.